Cześć, cześć, witam Was serdecznie, Krzysztof Bielek, Siła Regeneracji. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj zajmiemy się rwą kulszową. Postaram Wam się ująć ten temat i zebrać wszystko w taki jeden duży worek, z którego Wy będziecie wyciągać poszczególne części i dopasowywać je do siebie, ponieważ nie jestem w stanie ocenić Waszego stanu zdrowia, nie jestem w stanie ocenić, jak Wy w tym momencie funkcjonujecie. Pamiętajcie, że dzielimy rwę kulszową na stan ostry, kiedy praktycznie nie możecie się ruszać, i na ten stan przewlekły, kiedy już ta najostrzejsza faza mija, ale gdzieś tam nadal pobolewa Was i należy coś z tym zrobić. I właśnie ten odcinek będzie poświęcony ku temu, aby zebrać wszystko w jeden worek i postarać się Wam w jakikolwiek sposób udzielić jakichś wskazówek. Lecz pamiętajcie, to nie jest żadną poradą, ani nie namawiam Was do samoleczenia dzięki tym materiałom. Dobra, zmierzamy do rwy kulszowej. Rwa kulszowa zazwyczaj postępuje tak, że Was gdzieś tam złapie i nie można się wyprostować. Promieniuje ból do pośrodka, uda części podkolanowej lub nawet do stopy. No i wtedy należy przedsięwziąć takie środki, żeby ten stan zapalny złagodzić, nie zlikwidować, bo ostatnio pojawiły się takie badania, gdzie jest udowodnione, że stan zapalny jest potrzebny, aby nastąpiła resorpcja tego jądra miażdżystego, czyli tej części płynnej, z powrotem do pierścienia. Czyli ten stan zapalny należy złagodzić. Nie należy od razu takimi środkami mocno likwidować, tylko łagodzimy i wychodzimy później na prostą za zakrętu. Takimi preparatami, które możecie się wspomóc, to jest na przykład taki preparat z kadzidłowca, imbiru i kurkuminy. To można wpisać, znajdziecie taki preparat w internecie. Także należałoby zwrócić uwagę w kierunku witaminy B, jako cały kompleks witaminy B, żeby troszeczkę w tym momencie, kiedy nas dorwie ta rwa kulszowa, ją posuplementować. Dalej, rzecz ujmując, możecie się wspomagać okładami ciepłymi. Można kupić sobie taki kryożel, taki, który można zarówno chłodzić, jak i podgrzewać. To można w aptece kupić i tak samo przykładacie na części bolące, lub też ja zachęcam, żeby mieć w domu termofor. Termofor się przydaje przy wszelakich problemach i to jest taka ogólnodostępna rzecz, która naprawdę Was wspomoże w tym stanie ostrym lub też w stanie przewlekłym. Warto też termofor mieć. Dobrze, z tych rzeczy punkty akupresurowe pokażę w późniejszym etapie. Pokażę także ćwiczenia, też żebyście mieli w tym całym worku, żebyście mogli sobie powybierać. Jeszcze tutaj zamieszczam planszę obok, jeżeli chcecie zrobić samemu okład z ziół. Można samemu przygotować na bazie nasion kozieradki, korzenia żywokostu, ale to zamieszczam obok, abyście zobaczyli. Jeszcze zanim przystąpimy do ćwiczeń lub punktów akupresurowych, rwa kulszowa to jest inaczej ucisk lub podrażnienie nerwu kulszowego, który może wystąpić na tylnej części odcinka lędźwiowego kręgosłupa na przestrzeni od L3, L4, L5, czasami troszeczkę wyżej, ale też może być uciśnięcie lub uwięźnięcie na przykład w postaci mięśnia gruszkowatego. Też to się często zdarza. Pamiętajcie także, że rwa kulszowa może się też pojawić, kiedy mieliście przez przypadek jakiś przedmiot w kieszeni, portfel, klucze i siedzieliście na tym długo, i właśnie to uciśnięcie tego nerwu kulszowego może powodować jego podrażnienie i po prostu stan zapalny w tym miejscu. Także musicie przeanalizować te wszystkie skutki, co się działo w ostatnim czasie, i wtedy być może to Was nakieruje. I zacznijmy od punktów akupresurowych, które mogą Was wspomóc. To nie będzie doraźny środek leczniczy, lecz to jest wspomaganie, które możecie się wspomóc w przypadku rwy kulszowej. Punkty uciskowe. Pierwszy punkt jest pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem, mniej więcej na tej wysokości, w tym miejscu pomiędzy tutaj kościami śródręczno-paliczkowymi. I w tym miejscu uciskamy sobie to miejsce około 30-60 sekund i to samo nie zapomnijmy z dwóch stron uciskać i to samo powtarzamy wtedy z drugiej strony. To jest pierwszy punkt akupresurowy w przypadku rwy kulszowej lub bólu dolnej części pleców.
No i następne trzy punkty znajdują się na kończynie dolnej i to będzie tak. Poniżej kostki przyśrodkowej, w tym miejscu mniej więcej, macie kostkę przyśrodkową po przyśrodkowej części i to samo uciskacie ten punkt z obydwu stron. Możecie siedzieć, możecie leżeć, tak jak jesteście w stanie lub poprosić kogoś, aby pouciskał te punkty. I to samo 30-60 sekund uciskamy tuż poniżej kostki przyśrodkowej. Drugi punkt jest na wysokości kostki przyśrodkowej, mniej więcej w tym miejscu. To samo, uciskamy 30-60 sekund z obu stron i następny punkt są trzy palce i około w tym miejscu mamy trzeci punkt, albo inaczej czwarty w przypadku bólu dolnej części pleców lub rwy kruszowej i staramy się uciskać te trzy punkty. Wspomniany czas 30-60 sekund. Pamiętajcie, jeżeli coś zaostrza Wasze objawy, rezygnujecie z tego. Jeżeli czujecie jakąkolwiek poprawę, kontynuujecie tutaj ten wzorzec terapii. No i zacznijmy od takich podstawowych ćwiczeń, gdzie usprawni Was Wasz ślizg nerwu kulszowego i poprawi ukrwienie całego tego obszaru. To jest taki ślizg nerwu kulszowego. To jest bardzo proste ćwiczenie. Siadacie w tej pozycji, delikatnie przyciągacie palce w kierunku twarzy, czyli zginacie je grzbietowo i wykonujecie skłon głowy do przodu i wyprost. Skłon głowy do przodu i wyprost. I później po kilku razach przesuwacie dalej nogi, znowu przyciągacie palce w kierunku głowy, czyli zgięcie grzbietowe i później zgięcie tułowia wyprost. Pomału, spokojnie i pamiętajcie, jeżeli to ćwiczenie Wam sprawia trudność, zaprzestajecie, nie robicie tego, nic co może zaostrzyć Wasze objawy i na koniec przesuwacie sobie do wyprostu. I to samo, zgięcie, wyprost, zgięcie, wyprost. I przechodzimy do drugiego ćwiczenia. Drugie ćwiczenie, kładziecie się na plecach. Pokażę tutaj prawą nogą, tak żebyście wiedzieli. Zginacie tutaj nogi w stawach biodrowych i kolanowych. Przyciągacie nogę do siebie. Dajecie ręce pod kolano, staracie się ściągnąć tkanki ku dołowi i robicie bardzo proste ćwiczenie, czyli prostujecie nogę i prostujecie ją w kierunku podeszwowym, czyli zginacie w kierunku podeszwowym, czyli tu, później idziecie na dół, zginacie w kierunku grzbietowym, czyli w kierunku twarzy, czyli od siebie stopa i tutaj do siebie. No i powtarzacie kilka razy i to znowu ma usprawnić funkcjonowanie ślizgu Waszego nerwu kulszowego pomiędzy tkankami. Możecie pokombinować z ustawieniem stopy. Jeżeli to ustawienie stopy Wam nie odpowiada, spróbujcie ściągnąć stopę, czyli zgiąć ją grzbietowo na samej górze i później podeszwowo na dole. Lecz na początku zalecam zrobić tak, jak ja mówiłem, czyli grzbietowo w tym momencie na dole, do góry, podeszwowo na górze. Zmierzamy do trzeciego ćwiczenia. Trzecie ćwiczenie, zostajecie w pozycji leżącej, zakładacie tutaj kostkę, staw skokowy na drugie kolano i staracie się delikatnie unieść pośladek ku górze. Jeżeli znowu sprawia Wam to ćwiczenie trudność, zaprzestajecie. Ta noga, która boli, wędruje na kolano strony przeciwnej, czyli ku górze możecie spróbować unieść delikatnie pośladki ku górze też. To jest alternatywa, lecz z doświadczenia wiem, że powoduje to zaostrzenie dolegliwości bólowych, lecz tutaj spróbujcie, czy Wam to pomaga. Następne ćwiczenie, czwarte, połóżcie się na boku delikatnie i popracujecie nogą w ten sposób. Hop. Czyli ściągacie kolano do dołu, prostujecie i to tylko ten prosty, zwykły, banalny ruch. I później obracacie się na drugą stronę. I tutaj już od tyłu Wam pokażę, to tak wygląda.
I tak jak widzicie, te wszystkie ćwiczenia zmierzają ku poprawieniu tego ślizgu nerwu kulszowego. I następne ćwiczenie, które Wam chciałbym pokazać, zaprezentować, to jest w siedzeniu. Także jeżeli siedzicie i możecie tylko siedzieć, no to wtedy możecie wykonać takie ćwiczenie, czyli tak, do góry noga, głowa ku górze, palce zadzieramy ku sobie, na dół, na dół, głowa ku dołowi, palce zadzieramy ku tyłkowi. Mówię językiem kolokwialnym, żebyście zrozumieli też, lecz to jest tak, zgięcie podeszwowe, zgięcie grzbietowe, głowa wyprost, głowa zgięcie, zgięcie podeszwowe i tutaj zgięcie grzbietowe, głowa wyprost, zgięcie głowy i zgięcie podeszwowe i w ten sposób postępujecie kilkakrotnie. Pamiętajcie, żeby naciągnąć tutaj tkanki w kierunku doogonowym, czyli w kierunku pośladka. I następne ćwiczenie. No i pamiętajcie, jak ten stan ostry minie, to nie jest koniec walki z rwą kulszową, bo wtedy następuje ta właściwa walka, czyli wzmocnienie całego gursetu mięśniowego, całego tych mięśni core, czyli tak zwanych stabilizujących całe, trzymające nasze ciało w pionie, tych mięśni wewnętrznych. I takim najprostszym ćwiczeniem, które ja zawsze pokazuję, które jest najbardziej wymierne i przynosi najlepsze rezultaty, jest to, te ćwiczenie różnie nazywają, czy to Superman, czy inny men, do góry ręka i przeciwległa noga, przytrzymujemy 3 do 5 sekund, przesuwamy w bok, wytrzymujemy 3 do 5 sekund. Pamiętamy, aby ustabilizować odcinek lędźwiowo-krzyżowy poprzez delikatne napięcie mięśni brzucha, żeby Wam tutaj to nie zwisało w ten sposób, tylko żeby było wyprostowane i napięte, czyli 3-5 sekund wracacie, hop, i kierujecie łokieć, kolano i znowu 3-5 sekund i tutaj powtarzacie te sekwencje na obie strony. Możecie zrobić 2-3 serie po 15 razy. Następne ćwiczenie odbywa się w leżeniu przodem. Nie wiem, czy będzie mnie dobrze słychać, zaraz zobaczymy. I teraz tak, opieramy sobie ręce w ten sposób i delikatnie unosimy w zakresie bezbolesnym do góry. I to jest bardzo efektywne ćwiczenie, poprawiające także ruchomość w kierunku przeprostu. I to samo kładziemy głowę, czoło oparte o podłogę i znowu na przeciwległa noga i ręka do góry, wytrzymujemy i to samo druga, wytrzymujemy i łączymy w sekwencję hop. I powtarzamy sobie w 2-3 seriach 10-15 razy, raz dziennie wykonując. Moi drodzy, tak jak widzieliście, troszeczkę to jest tak misz-masz, lecz tak jak powiedziałem na początku, macie worek zasobów, z tego worka wyciągacie sobie odpowiednie czynniki i wplatacie je w swój rytuał lub też rytuał terapeutyczny. To wszystko, moi drodzy. Dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek. Zapraszam Was na inne odcinki odnośnie pleców. Pojawi się tutaj. Pamiętajcie, że przy rwie kulszowej, przy osobach, które dużo siedzą, często przyczyną może być także skrócenie mięśni tutaj zginaczy biodra, czyli czworogłowego uda lub też odcinka lub mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Bardzo łatwo to sprawdzić. Możecie po prostu na talerzu kości biodrowej palpacyjnie wyczuć, czy są punkty bolesne. Jeżeli są takie punkty, to ja nagram taki odcinek, jak rozciągać tą taśmę przednią i niebawem mam nadzieję, że się pojawi na kanale. Moi drodzy, dziękuję serdecznie, pozdrawiam Was, zapraszam Was na kolejne odcinki. Będzie mi miło, jeżeli dacie lajka, będzie mi miło, jeżeli zasubskrybujecie kanał, wspomoże to nas w naszym rozwoju. A ja zachęcam Was do inwestowania we własne zdrowie. Krzysztof Pielek, Siła Regeneracji, hej!